Hej, z tej strony Jeddah, witam was w kolejnym Let's Playu na Kunio.pl. Dalej gramy w to samo, co ostatnio. No a w tej nierównej walce z wrogiem towarzyszy nam fajna maślaneczka, zrobiona przez moją żonę, pozdrawiam. Bardzo dobra. No cóż, łyk maślanki wystarczy, możemy kontynuować, musimy poszukać trochę tych wszystkich hotspotów, którzy gdzieś tam się porozbiegali. Nie wiadomo, kto jest gdzie i kim tak naprawdę, co jest najbardziej irytującą rzeczą. Ale zawsze się domyślam, że ci, którzy nas najbardziej będą gonić, to są... Zaraz, tu jest... To są właśnie ci, którzy... Są gangiem Ginty, z którym w zasadzie można walczyć jedynie dla pieniążków. Patrzcie, o, kogoś znaleźliśmy. Czy są tu jacyś wrogowie? Na tym ekranie nie ma. Na tym? Też nie ma. A to co za jedni? Nie wiem. Ale chyba też dobrze, że na nich trafiliśmy. Chyba są twardzi, więc tak. To będzie jeden z gangów, którego szukamy. A proszę, nawet mają... miecz! Czy co to jest? No i ale spadają kratki animacji. Straszliwie. Nie wyjdź mi za ekran. Wow, odbiłem się jak piłka od ściany. Co? Zdrajco! Ale patrz, wszyscy idą na naszą koleję. Wow! Ale obrywał. A, żeś pokazał, żeś chociaż... Tak, teraz prosi o przebaczenie. Weźmy Emetsu. No, ile nam zostało tych ekip? Do pokonania? Dwie. No tutaj gdzieś powinna być jedna. Jeszcze nie wiem gdzie, ale znajdę ich. A, chyba wiem gdzie. To jak się tam wchodziło. Nie tu. Tutaj się szło bodajże tak. O właśnie. Jeszcze trochę i... Na pamięć będę znał wszystkie te przejścia. Gdyby był jeszcze trzeci port tej gry, to już pewnie nawigowałbym bez problemu. Ale dwa wystarczą chyba, co nie? Chcielibyście już sobie coś pooglądać innego. Nie, ciągle to samo.
Ale tak, przyznajcie, fajnie się gra. Przynajmniej mi się fajnie gra. Naprawdę bardzo dobry tytuł. Ten ucieka, już nie chce się bić chyba. A nie, poszedł po wózek. Dobra. Ten gdzieś, gdzie podlasł? A jest. Wstawaj. Nie wiem, co on wyprawia. Skubany. Nie lubię bać w takich arenach. Strasznie awara sztuczna inteligencja w tej grze, szczerze mówiąc. Udało mi się znaleźć nowy gang, czy to znowu Gimpa? Gdzie on jest? Gimpa! Właśnie coś mi się zasłabi ci goście wydawali. Że odcinek bez pobicia Gimpy to odcinek stracony. Tak, tak, jasne, jasne. Wow! A cóż to takiego? Bierzemy. A nie, nie, już tutaj byliśmy. A to? Chociaż, a co to jest? Coś tam zabraliśmy, nie wiem co. Potem też tam wrócę? Nie, wracam do początku. To właśnie, gdzie teraz, drodzy państwo? Do Suragi. Wracam z powrotem. Co? Nie ma tu nikogo? Chodźmy na chwilę do Bunzo, może coś nowego się dowiemy. Chyba nie. No, nie wiem. Kogo weźmiemy? Chyba z Heimanem się najlepiej walczy. Gdzie jest nasz przeciwnik? To mnie ciekawi. Nie widzę go nigdzie. Tu już wyjdziemy poza region. A, wiem gdzie jest. No gdzież może być? Pod mostem się pewnie skitał. Chyba. No jasne, że tak. Jak takie żule. Oj, widzę, że naszemu koledze... Aj, chyba to był zły pomysł. Zdrowie mu się nie odnowiło.
A damy radę. Przynajmniej gra się płynniej teraz. Nie wiem, w kogo on rzuca tymi kamieniami. Skoro tam nikogo nie ma. Ale dobry gang. Rzuca przedmiotami. Nie lubimy takich gangów. Aj. Stoj. Jeszcze ktoś. Bo. No właśnie. Kto nas czeka? O, Asagi. Ten niedoszły mąż Okoto. A, tylko uciekł. Myśmy powalczyli. To jest. No, hej pan. Fajnie, że jesteś. Będzie jakiś plot twist, nie? Skorzystamy. Kurczę, ale was się tutaj nam nazbierało. Kurczę, obawiam się, że któryś z nich to będzie... Znowu Gimpa. Nie wiem, czy to nie Gimpa. Słuchajcie, tak czy siak już... Znaczy, jesteśmy bardzo blisko finału. Może jak czasu starczy, to w tym odcinku już rozstrzygniemy. Kolejne. A, go boję. No i co, ktoś tam widzę, że jest, a nie chce do nas przyjść. Może go wyciągniemy na wierzch po prostu.
Chodź tutaj, na górę. Tu się walczy, a nie w wodzie. O właśnie. No i co, gimpa czy nie gimpa? O, nie. Jeszcze kto inny. To Rai. I to Yasagi, tak? Yasagi już uciekł, widzę. Prosty. Ja, ile tych ludzi tu jest. No, od razu walka z bossem? No? Co jest? Coś się stało? Dołączył do nas, czy co? O. Nie dołączył. Muszę wracać skąd przyszedłem. Ktoś tu jest, a jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj też ktoś jest. Pytanie, gdzie jest ten, co go szukamy? Chyba to też będzie gimpa. Mam nadzieję, że nie. A chyba tak. Nie. O. Nowy sojusznik? Nice. Hmm.
Nie, źle idę. Nie, dobra, teraz już idę dobrze. Czy są z tamtej strony? Jeśli to oni. Oczywiście. Cię. No, tylko oni są pewnie tutaj. Chociaż teraz nie wiem, czy to nie będzie gimpa. Ten nie wiem, gdzie biegnie. O kurczę. Wow. Czyżby ostatnia walka? Kurczę, dobry jest. Aj. Chodźmy ich wzięli. What? Co się właśnie wydarzyło? Gdzie się wszyscy podzieli? Czyżby to już koniec? Zaraz, nie tu idziemy. Chyba to by było na tyle. To da mi prawa do Okoto, w sensie, że mogę za nią wyjść, znaczy się z nią ożenić. Zawsze mi się mylą te pojęcia.
Aha, czy chcesz? No jasne, że się chce ożenić. Ileż można na tej kawalerce żyć? To się wyszalałem przez 4 odcinki. Kunio w zasadzie. No, chyba jest zadowolony. I co, koniec? I żyj długo i szczęśliwie. Chyba tak. Nie mogę już tego przeklikać w żaden sposób. Jak to w wielu starych japońskich grach bywa, gra po prostu zawiesza się na zakończeniu. I tyle. No nie poznaliśmy zespołu, który pracował nad tą cudowną grą. Bo tak, to jest gra bardzo dobra generalnie. Nie odstaje od portu od pierwowzoru na Famicoma. Bardzo dobrze mi się w to grało. Jedynie ta sztuczna inteligencja taka bardzo słaba jest. No i poziom trudności też bardzo niski. Nie wiem, czy byłby w stanie jakoś go tam... Czy na wyższych poziomach byłoby trudniej. Dużo trudniej, ale no... Gra jest bardzo łatwa generalnie do przejścia. To jest mój główny zarzut, że stawiam jakieś wyzwania. No niemniej fajnie się biegało i tłukło tych wszystkich zbirów. Także fajnie. Dobra, dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie przycisk subskrybuj. Ja z swojej strony dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć.